Teraz chciałbym powiedzieć o publikacji, którą można wesprzeć tego typu nałogi, jakim jest czytelnictwo. I chciałbym zaprezentować wam publikację z oficyny wydawniczej Multico. Dobra, tu mam zagwozdkę. Multico czy Multico? Czytamy po polsku Multico i przepraszamy z góry, jeśli tutaj niepoprawnie zostało przeczytane. W każdym razie seria Tato, a po co? Tato, a Wojtek powiedział? Nie, to nie jest, nie ta lektura. Tym razem mamy do czynienia z publikacją, którą przygotował Wojciech Mikołuszko z ilustracjami Tomka Samojlika. Tomka Samojlika, którego kojarzymy z komiksów o zwierzątkach. Z czego my nie znamy Tomka Samojlika, tak na dobrą sprawę? Z kryminałów. Chociaż nie, pewnie coś tam, jakieś wątki kryminalne by się znalazły. Mniejsza z tym, tutaj Tomasz Samojlik znalazł się właśnie w tej publikacji, w tych publikacjach, ponieważ mamy Tato a po co oraz Tato a dlaczego. I te dwie książki się wspaniale uzupełniają. Jest to zbiór pytań i odpowiedzi, które często zadają nam najmłodsi. Mamy tutaj właśnie pana Wojciecha Mikołuszko, który rozmawia ze swoim potomstwem, z Idą i z Kacprem. No i właśnie ta dwójka szkrabów ma bardzo ciekawe pytania. I to są najróżniejsze, kurczę. Ja wam przedstawię część właśnie tych pytań, ponieważ jedna książka ma 50, czyli łącznie 100, to stracilibyśmy mnóstwo czasu, żeby to wszystko przeczytać, ale takie, jak tworzy się kurz? Po co bobry ścinają drzewa? Ja chcę tylko powiedzieć, że w tej jednej książce jest Batman. Znalazłeś Batmana? Ty wszędzie znajdziesz Batmana. To jest Batman, czy to jest kot? Nie spoiluj. Jak będziecie chcieli znaleźć Batmana, to w Tato, a po co? Pytanie, po co są sny? No tak, ale właśnie dlaczego fale radiowe to fale? Co by się stało, gdyby połamał się język? Po co są komary? Po co obrączkuje się ptaki? Co trzaska w ogniu? Gdzie osy zimują? Czy krab myśli? Czy ważki gryzą? Dlaczego po zimie jest lato, a potem znowu zimia? Skąd się biorą zmarszczki? Jak powstaje echo? Dlaczego ptaki lecą tak razem? Po co oku źrenica? Dlaczego klej klei? Co to są siniaki? A daj ten drugi egzemplarz, bo tam ja muszę powiedzieć, że właśnie tam są takie pytania, że ja sam chętnie poczytam tę książkę. Ale tego zaraz przejdę, bo to właśnie jest cała magia tej publikacji. Ale na przykład skąd się bierze wiatr? Dlaczego pioruny są powyginane? Wojtku, dlaczego pioruny są powyginane? Nie wiem, to pewnie wina Flesza. No i w tych dwóch książkach mamy 100, tak wspomniałem, 100 pytań i one są z różnych dziedzin. Poruszają temat biologii, astronomii, fizyki, chemii, psychologii, jak najróżniejszych. I właśnie to są takie, można powiedzieć, typowe pytania, ponieważ młodzi ludzie, ciekawi świata, którzy obserwują, co się dzieje wokół nich, to oczywiście pojawiają się pewne pytania, pewne wątpliwości. Dlaczego coś działa? Dlaczego? Jakie są mechanizmy? Co się dzieje? A wiadomo, że nic się nie dzieje bez powodu. Co jest istotne, że tutaj autor, jakim jest Wojciech Mikołuszko, bardzo dobrze przygotowuje odpowiedzi. Za każdym razem mamy właśnie taką scenkę, kiedy coś się dzieje w życiu właśnie rodzinnym i pojawia się pytanie. W tym momencie Wojciech tłumaczy, ale on tutaj na samym końcu zawsze mam informację, że on bardzo mocno się przygotowywał. Przerobił wiele książek, dopytywał wiele ludzi, autorytetów i to z całego świata. Nie tylko z Polski, ale właśnie również spoza Polski. Często jak prześledzimy właśnie listę tych nazwisk, to są osoby, które pracują na uniwersytetach. I to jest bardzo istotne, ponieważ jak już uczymy najmłodszych, to powinniśmy uczyć ich już takich prawdziwych rzeczy. Nie wiem, czy znaczy na pewno kojarzysz, nie wiem, czy państwo kojarzycie komiks Kelvin and Hobbes. A. Właśnie mały Kelvin, który ma ojca, ojciec ma taką cechę, że często mu wkręca różne rzeczy. I na przykład nie znalazłem tutaj pytania ani odpowiedzi na to pytanie, dlaczego niebo jest niebieskie. Ojciec Kelvin odpowiedział mu, bo głupio, znaczy odpowiedział coś w rodzaju, bo głupio by wyglądało różowe w zielone kropki. Albo skąd się biorą dzieci? Idzie się do Carrefoura, zamawia zestaw i składa według instrukcji. Czy coś w ten deseń.
I tutaj mamy akurat fachowe odpowiedzi. Oczywiście one nie są takie jak w książce, jakimś podręczniku na studiach. One są opowiedziane w taki przystępny sposób, ale pojawiają się faktyczne, na przykład, nie wiem, chemiczne nazwy, biologiczne nazwy, fachowa terminologia. I one są też rozwinięte. To nie są, wiecie, informacje, które znajdziecie po wpisaniu pytania na Wikipedii, tylko naprawdę to są bardzo dobrze przygotowane. I pod względem merytorycznym tutaj myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, ale autentycznie każdy. I najmłodsi, i dorośli. To co, Wojtek, powiedziałeś przed chwilą. Rzeczywiście, nawet jest sekcja skąd to wszystko wiadomo, gdzie są wypisane źródła. Źródła, na nazwiska, też, z którymi korespondował, zgadza się. I jeszcze jest taka, ja trafiłem znów na fajną sekcję, czy gry komputerowe są niezdrowe. I nareszcie mogę zobaczyć, jak Tomek Samojlik narysował Mario, Sonika, Linka z Zeldy, klocki z Tetrisa, Pac-Mana. O panie. O no panie. Właśnie. Jak tutaj mają się ilustracje Tomka? Otóż z lewej strony najczęściej mamy, znaczy z lewej strony mamy stronę z tekstem, gdzie właśnie jest sytuacja, jakaś scenka rodzinna, pojawia się pytanie, pojawia się odpowiedź, a z prawej strony mamy ilustracje, które w obrazowy sposób wyjaśniają. To jest taki skrót, że jeśli na przykład ktoś czegoś nie zrozumiał, albo nie potrafi sobie wyobrazić, ponieważ na przykład nie wiem, jest o bakteriach, czy bakterie mają oczy i tak dalej, kiedy potrzebny jest faktycznie jakiś schemat, żeby przedstawić roślinę, jak wygląda roślina, jak wygląda ząb, ponieważ jest tu wyjaśnione, dlaczego pojawia się próchnica, to w tym momencie pomocą służą ilustracje Tomka, które właśnie świetnie obrazują. Więc nawet najmłodsi zrozumieją, bardzo dobrze zrozumieją nawet te skomplikowane procesy. Czasem zdarzają się też komiksy. Tutaj właśnie, Wojtek, otworzyłeś na stronie. Po co obrączkuje się ptaki? Zgadza się. Więc w tym momencie zachowana jest również tematyka. Jest o komiksach w audycji Prosto z Kadru. Tak jest. I ogółem, komu bym polecał? Dzieciakom z podstawówki. Myślę, że to jest bardzo, bardzo świetny pomysł na prezent, ponieważ to jest tak, można na dwa sposoby jakby przerobić materiał z tych książek z najmłodszym, albo czytając na dobranoc i pokazując w tym momencie też, śledząc obrazki wspólnie, jako taka lektura właśnie na dobranoc, na zakończenie dnia, albo jeśli na przykład jest jakiś, że tak powiem, głodny wiedzy młody człowiek, no to w tym momencie on sam będzie przerabiał i to jest o tyle istotne, co powiedziałem, że tutaj są prawdziwe informacje, zweryfikowane, nie są takie skrótowe i to będzie owocować tym, że dzieciak będzie miał już w jednym palcu tak naprawdę materiał, który przerabia się w liceum. O, jak działa szczepionka? Zgadza się. I to są właśnie odpowiedzi na pytania, które jestem przekonany, że większość dorosłych nie będzie wiedziała. Czy krab myśli? A jak myślisz? Nie wiem, muszę przeczytać. Ale tutaj gdzieś pojawiło się, muszę to wspomnieć, bo kurczę, nie byłbym sobą. Coś o bąkach? Tak jest. Nie. Jest wyjaśnione, w jaki sposób pojawiają się bąki. O, jest katuszka. Bo ja przypomnę, Filip Bąk, bardzo mi miło. Tak. Zawsze, śmieszne nazwisko, zawsze jak pojawia się ten temat, to ja w tym i to momencie... jest ten ptak. Tak. O, jest ptak. Bąk to jest ptak. Zespoilowałem. Bąk to jest ptak, bąk bydlęcy to jest owad. A ostatnio dowiedziałem się, że bąki to też były w hazardzie w Chinach, takie połączenie kostki do gry i bączka. A. Że kręciłeś i on musiał upaść na którąś stronę i wtedy pokazywało, znaczy, ile oczek. No bo oczek są takie wypadło. Bączki, takie, co się je pompowało, tak, żeby się kręciły. Tak, i te bączki były połączone z kostkami do gry, bo zawsze musiał na którąś stronę upaść i w ten sposób były losowane, no, jakieś tam ilość oczek. Kolejne znaczenie, które dopisałem do wielkiej listy znaczeń. Wielka kolekcja Filipa Bąka, kupowałbym. No w każdym razie mi się wydaje, że to, co powiedzieliśmy, już będzie świetną rekomendacją, że Tato, a dlaczego oraz Tato, a po co, to są naprawdę lektura i dla młodych rodziców, i dla młodych dzieciaków, także dla każdego coś miłego z wydawnictwa Multica.